dużego wydarzenia artystycznego, jakim było International Prize of Performance, wykonał on bardzo interesujące. Będąc nago, czytał on fragmenty Biblii, Koranu i Tore, mówiące o tym, jak Bóg tworzył mężczyznę. Dla widzów zaskakujący był fakt, że wszystkie trzy święte księgi prezentują podobne opisy dotyczące tego tematu. Dzisiaj zobaczymy nowy performance Kozy Monterlicy, który nosi tytuł Jak. Inspiracją tego projektu był poradniki internetowe.